Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia doszło w miniony poniedziałek. Kierujący samochodem marki Audi podczas wyprzedzania kierującego maszyną do rekultywacji poboczy drogowych zjechał na lewą część jezdni i wtedy potrącił pieszego. Następnie zbiegł z miejsca zdarzenia i przez 3 dni był poszukiwany. Policjanci od pierwszych chwil bezpośrednio po zdarzeniu, jak i do chwili ostatniego z zatrzymań pracowali praktycznie dzień i noc. Sprawa była dla nas priorytetowa nie tylko dlatego, że chodziło o osoby podejrzewane o bardzo poważne przestępstwa, ale również dlatego, by dać choć chwilę wytchnienia członkom rodziny, którzy w wyniku tego wypadku stracili przecież osobę dla siebie najbliższą. Do zatrzymania doszło w czwartek we Wrocławiu. Oprócz poszukiwanego sprawcy wypadku w ręce policji trafił też inny mężczyzna, który prawdopodobnie miał brać udział w kradzieży pojazdu uczestniczącego w wypadku. Obaj podejrzani czekają teraz na zarzuty. Oczywiście docierały do nas informacje ze strony społecznej i to tylko pokazuje, jak w tej chwili ważna jest działalność prasowa informacyjna samej policji, jak i też wzorowy kontakt ze stroną społeczną. Sprawca potrącenia prawdopodobnie usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz kradzieży pojazdu w recydywie. Ten ostatni zarzut usłyszeć może też drugi z zatrzymanych mężczyzn. Jeśli to się potwierdzi, to obu grozić może nawet do 15 lat więzienia.